Cześć playerzy, witajcie. Musicie wybaczyć mi dzisiejszą lekcję, która jest w ten sposób, jak widzicie, bez sprzętu nagrywana telefonem, ale aktualnie mam remont. No i mam wszystko pochowane, ale chcę, żebyście nauczyli się tego utworu, a nauczymy się dzisiaj Sanach nic dwa razy. Zaczynamy! Utwór w oryginalnej tonacji jest bardzo niewygodny, ponieważ musicie wykorzystywać akordy barowe, akord gizdur, akord dizdur, akord fmol i akord cisdur, dlatego chciałbym, żebyśmy zagrali to sobie prostymi akordami, a jeśli chcecie zagrać razem z Sanach i razem z nią sobie śpiewać, włączając oryginalne nagranie, musicie wtedy użyć kapodastra, czyli gramy proste akordy, ale używamy kapodastra i kładziecie kapodaster sobie wtedy na pierwszy próg. Jeśli nie macie kapodastra, zachęcam Was do zakupienia takiego. Znajdziecie je na nauczsiegrać.pl na moim sklepie. Jeśli chcecie się doradzić, mam bardzo szeroką gamę kapodastrów, po prostu napiszcie do mnie na czacie sklepowym i doradzę Wam, który będzie dla Was najlepszy. No to poznajmy akordy. Ok, zagramy to sobie bez kapodastra, właśnie na prostych akordach, ale pamiętajcie, że w tym momencie nie będzie to oryginalna tonacja. Akordy, które sobie zastosujemy, to akord G-dur, czyli czwarty, trzeci, pierwszy i drugi palec. Schematy Wam się wyświetlają, zapauzujcie lekcję, jeśli jeszcze nie znacie tego akordu, złapcie sobie go kilka lub kilkanaście razy. Następnie akord D-dur, drugi, trzeci, pierwszy palec. Fajnie by było tutaj, żeby szósty Was się nie odezwał, albo go przytłumicie kciukiem, albo po prostu podczas grania bicia akordowego nie uderzajcie w tą szóstą strunę. Następnie mamy akord E-mol, pierwszym i drugim palcem, piąta i czwarta struna naciskane, reszta strun jest pusta. I ostatni akord to akord C-dur, czyli pierwszy, drugi i trzeci palec. Fajnie by było również tutaj, żeby ten szósty pas się nie odzywał. Ok, czyli jeszcze raz G-dur, D-dur, E-mol i C-dur. Ok, akordy poznane, przejdźmy do bicia akordowego. Utwór możecie zagrać na dwa sposoby, albo rozłożonymi akordami, albo w biciu akordowym. Pokażę Wam oczywiście dwie wersje i wybierzecie sobie tą, która będzie dla Was prawidłowa, odpowiednia, która będzie po prostu Wam pasowała. A więc zajmijmy się najpierw biciem akordowym, ponieważ to będzie najprostsze. Bicie, które zastosujemy, to bicie na 3, więc liczymy je do 3. Na każdy raz mamy początek schematu bicia akordowego, czyli jedno uderzenie w dół, następnie dół, góra, dół, góra. Szybsze uderzenia. Jeszcze raz posłuchajcie. Dół, dół, góra, dół, góra. I jeszcze raz. Dół, dół, góra, dół, góra. Ostatni raz. Dół, dół, góra, dół. Spróbujmy sobie to zapętlić. Raz i dwa i trzy i raz i dwa i trzy i raz i dwa i trzy i raz i dwa i trzy i. Pamiętajcie, że bicie akordowe musicie mieć naprawdę idealnie wyćwiczone. Jeśli go nie potraficie, poćwiczcie je jeszcze. A jeśli chcecie naprawdę wskoczyć na wyższy poziom nauki i grania na gitarze, zachęcam Was do zajrzenia na stronę wabika.pl, na moją platformę edukacyjną, gdzie znajdziecie mnóstwo bardzo fajnych kursów nauki gry na gitarze, na ukulele oraz nauki śpiewu. Także zachęcam Was do tego, wabika.pl. Dobra, złączmy sobie teraz akordy z biciem akordowym. Posłuchajcie, jak będzie brzmiała zwrotka w tym biciu akordowym. Zaczynamy od akordu G-dur, następnie akord D-dur, akord E-mol i akord C-dur i na każdym z akordów zagramy po dwa takie schematy. No to próbujemy. Nic dwa razy się nie zdarza i nie zdarzy z tej przyczyny. Zrodziliśmy się bez prawa i pomrzemy bez rutyny. I każda kolejna zwrotka będzie grana dokładnie w ten sam sposób. Możecie również rozłożyć sobie te akordy i wtedy robimy to następująco. Na akordzie G-dur zaczniemy od szóstego basu, uderzymy samą szóstą strunę, następnie pierwszym palcem trzecią, drugim palcem drugą i trzecim palcem pierwszą strunę, następnie wrócicie drugim palcem na drugą i pierwszym palcem na trzecią. Posłuchajcie. Kciuk, pierwszy, drugi, trzeci, drugi, pierwszy. I już zmieniamy akord na D-dur i uderzamy teraz od czwartej struny. Czwarta, trzecia, druga, pierwsza, druga, trzecia. E-mol od szóstej i znowu trzy wiolinowe. I C-dur od piątej. Cały czas mamy te trzy struny wiolinowe plus bas, prymę od danego akordu. Tak, jeszcze raz od G-duru. 6, 3, 2, 1, 2, 3, D-dur. 4, 3, 2, 1, 2, 3, E-mol. 6, 3, 2, 1, 2, 3, C-dur. 5, 3, 2, 1, 2, 3. Posłuchajcie, jak to brzmi ze śpiewem. Nic dwa razy się nie zdarza i nie zdarzy z tej przyczyny. Zrodziliśmy się bez prawa i pomrzemy bez rutyny. Oczywiście powinniście to trochę szybciej zagrać. Pokazuję Wam teraz w wolnym tempie. Nie pamiętam, jakie jest oryginalne, ale powiedzmy, że coś takiego.
Nic dwa razy się nie zdarza i nie zdarzy z tej przyczyny. Zrodziliśmy się bez prawy i pomrzemy bez rutyny. Okej, to jest do wyćwiczenia. Zajmijmy się teraz refrenem. Proponowałbym, żebyśmy w refrenie, w momencie kiedy w zwrotce graliście sobie rozłożonymi akordami, żebyście w refrenie zagrali biciem akordowym. Będzie wtedy takie fajne zróżnicowanie pomiędzy zwrotką i refrenem i słuchająca osoba będzie czuła, że zaczęło się coś innego. Oczywiście w refrenie śpiewamy inną melodię, ale dalej mamy dokładnie te same akordy. Więc zagrajmy sobie po prostu w bicie akordowym ten refren, no i to by była cała lekcja. Wczoraj, kiedy twoje imię ktoś wymówił przy mnie głośno, tak mi było, jakby róża przez otwarte padła okno. Oczywiście refren fajnie by było powtórzyć dwa razy, ponieważ tak jest w oryginale. Zagram wam jeszcze raz ten refren, ale troszeczkę wolniej, bo może trochę było za szybko, teraz posłuchaliście jak brzmi, a teraz zagram wam trochę wolniej, żebyście mogli ze mną poćwiczyć. Wczoraj, kiedy twoje imię ktoś wymówił przy mnie głośno, po dwa razy schemat. Tak mi było, jakby róża przez otwarte wpadła okno. Jest jeszcze jeden fragment dodatkowy, możemy go potraktować jako taki bridge. Tam Sanach śpiewa uśmiechnięci, współobjęci, tak? I tam mamy dalej te same akordy, tylko w trochę innym ustawieniu. Mamy akord e-moll, następnie c-dur, następnie g-dur i d-dur. Posłuchajcie, jak to będzie brzmiało. Uśmiechnięci, współobjęci, próbujemy szukać zgody, choć różnimy się od siebie, jak dwie krople czystej wody. Możecie to również rozłożyć. Uśmiechnięci, współobjęci, próbujemy szukać zgody, choć różnimy się od siebie, jak dwie krople czystej wody. Okej, i to by był cały utwór. Chwilowo po więcej treści zapraszam was na Instagram i na TikToka, ponieważ no wiecie, że telefonem jest po prostu zdecydowanie łatwiej nagrywać materiały i je szybko publikować, dopóki oczywiście remont się nie skończy. Jak tylko się skończy remont pomieszczenia, w którym będziemy nagrywali wokale i gitary, no to z powrotem wracam na YouTube'a. Zachęcam was do wspierania mnie, dzięki temu macie możliwość pobrania opracowania. Na Patronite znajdziecie profil nauczsiegrać.pl. Już od 6 zł możecie dołączyć do naprawdę świetnej grupy. Mamy tam rozdania nagród, spotkania live, dodatkowe materiały i lekcje, które nie pojawiają się na kanale. Zachęcam was do tego, no i do zobaczenia już niebawem. Cześć!